Witam uprzejmie, po tej stronie Janek z Janek. Witam w kolejnym odcinku poświęconym wszystkim tym, którzy mają coś wspólnego z prawem jazdy. Na przykład czeka ich w niedalekiej przyszłości egzamin i zastanawiają się nad tym, jak to będzie na tym egzaminie oraz szukają tak na szybko jakichś podpowiedzi, co zrobić, żeby ten egzamin dało się przeżyć. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam, moi drodzy, odpowiedzieć na takie pytanie, dlaczego warto pokochać prowadzenie samochodu, dlaczego warto polubić prowadzenie samochodu i dlaczego to polubienie, pokochanie prowadzenia samochodu, dlaczego ono ułatwia zdanie egzaminu. Do nagrania tego materiału skłoniła mnie jedna z wypowiedzi umieszczonych pod moim ostatnim materiałem. W tej wypowiedzi autorka zapytała się, wyraziła swoją wątpliwość dotyczącą mojego stwierdzenia, że warto pokochać prowadzenie samochodu, że to po prostu ułatwia zdanie egzaminu. No i ja oczywiście zawsze wychodzę z tego założenia, że warto odpowiedzieć na każdy komentarz, warto przedstawić swoje zdanie, zwłaszcza no, jeżeli ktoś wyraża jakąś wątpliwość wobec mojego materiału, czy tam mojej wypowiedzi konkretnie. Natomiast no, wiem o tym, że czasami są rzeczy w każdym materiale, w każdej wypowiedzi ważne i ważniejsze i uważam, że właśnie to stwierdzenie, moje stwierdzenie, że warto pokochać prowadzenie samochodu jest na tyle ważne, że warto poświęcić mu osobny materiał, osobny film. Moi drodzy, o co chodzi z tym pokochaniem prowadzenia samochodu, polubieniem prowadzenia samochodu? Zacznijmy od tego, że nie każdy musi mieć prawo jazdy i nie każdy musi zrobić to prawo jazdy za wszelką cenę. Nie ma obowiązku, to często powtarzam, nie ma obowiązku robienia prawa jazdy. Natomiast jeżeli chcecie prowadzić samochód, to warto zrobić wszystko, żeby wyrobić w sobie taką chęć prowadzenia samochodu. Na początku chęć, tak? Potem ta chęć może ewoluować właśnie no, taką większą zażyłość, tak, z autkiem, ale no, warto w sobie to pielęgnować. Dlaczego pokochanie prowadzenia auta jest takie ważne w kontekście egzaminu, zdania egzaminu? Dlaczego jest ważne? Moi kochani, jeżeli coś lubicie robić, to robicie to częściej, robicie to lepiej. Posiadacie większą motywację do tego, co robicie i ta większa motywacja do tego, co robicie, pozwala Wam stanąć nawet w takiej trudnej sytuacji jak egzamin. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli coś lubicie robić, zaczynacie przykładać większą uwagę do tego, co robicie, a więc naturalnie budujecie wewnątrz siebie takiego wewnętrznego eksperta. I ten wewnętrzny ekspert pomaga Wam również w takich trudnych sytuacjach jak egzamin. Zaczynacie ufać sobie, zaczynacie ufać temu, co robicie, popełniacie automatycznie mniej błędów i jednocześnie jesteście bardziej wyluzowani. Po trzecie, przyjemność z wykonywania danej czynności pielęgnuje, konserwuje wiedzę, w jaką już jesteśmy wyposażeni. Łatwiej nam pewne rzeczy uporządkować, wyobrazić sobie, a nauka jazdy samochodem to jest nie tylko wcielenie w życie tych rzeczy, które już wiemy, ale także umiejętność przewidywania,
wirtualizowania sobie pewnych rzeczy, które dopiero mogą się wydarzyć, i lubienie, pokochanie prowadzenia samochodu bardzo w tej czynności pomaga. Pozwala nam między innymi widzieć w tym wszystkim jakiś sens, czyli lubię prowadzić samochód, lepiej się czuję w samochodzie, lepiej potrafię wykorzystać wiedzę, którą posiadam, i łatwiej na podstawie tej wiedzy przewidywać pewne sytuacje, które na drodze podczas jazdy mogą się zdarzyć. Po czwarte, lubiąc wykonywać jakąś czynność, automatycznie się relaksujemy, zmniejsza się stres. No i w sytuacji egzaminu łatwiej nam zdać ten egzamin. Jesteśmy po prostu bardziej wyluzowani, bardziej wypoczęci. Jest nam po prostu łatwiej. Moi drodzy, przyjemność z prowadzenia samochodu to nie to samo, co umiejętność prowadzenia samochodu. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Natomiast przyjemność z prowadzenia samochodu ułatwia nam magazynowanie wiedzy, absorbowanie tej wiedzy i jej wykorzystanie w takich klasycznych sytuacjach drogowych. Przyjemność z prowadzenia samochodu nie oznacza, że nie musimy pracować nad kolejnymi manewrami. Czyli na przykład, jeżeli nauczymy się płynnie ruszać, nauczymy się nawet płynnie poruszać w ruchu miejskim, to wcale nie oznacza, że możemy sobie na przykład odpuścić rzeczy związane z parkowaniem, rzeczy związane no, z takimi zwykłymi po prostu przepisami, tak, które pojawiają się na egzaminie, dylematy na zasadzie, co zrobić na skrzyżowaniu równorzędnym i tak dalej. Nad tym również musimy pracować. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Przyjemność z prowadzenia samochodu nie zawsze oznacza, że jesteśmy gotowi do podejścia do egzaminu. Może się tak wydarzyć, że lubimy jeździć samochodem, pewne rzeczy mamy już opanowane, ale pewnych rzeczy nie mamy opanowanych, tak? Czyli mamy tą motywację, ale jednak brakuje tej wiedzy. W takich przypadkach warto, naprawdę warto nad tą wiedzą jeszcze popracować, żeby przystąpić do egzaminu w momencie, kiedy jesteśmy do niego przygotowani. Moi drodzy, przejdźmy teraz do sposobów. Sposobów na polubienie, pokochanie prowadzenia samochodu. Moim zdaniem taka najważniejsza rzecz, no to jest danie sobie odpowiedniej ilości czasu na zapoznanie się z autem. Ważne też jest dobre nastawienie, uśmiech. Uśmiech jest bardzo ważny, będę to powtarzał. Ten, kto się uśmiecha, odnosi sukcesy. Smutasy nie odnoszą sukcesów, a nawet jeżeli odnoszą, to są one okupione naprawdę ciężkimi przeżyciami psychicznymi, więc naprawdę nie warto się smucić. Lepiej po prostu mieć dobre nastawienie od początku dnia, mieć dobre nastawienie, czy na egzamin, czy na taką jazdę z instruktorem. Lepiej po prostu być zadowolonym niż smutnym. To naprawdę pomaga. Druga rzecz, która nam może pomóc, no to oczywiście wybór odpowiedniego instruktora. Ja już dużo w moich materiałach o tym wspominałem. Dodam, że jeżeli chodzi o temat pokochania, polubienia prowadzenia samochodu, to taki instruktor powinien być osobą cierpliwą, potrafiącą przekazać wiedzę i jednocześnie ten instruktor powinien być taką osobą, która nie dołuje nas naszymi niepowodzeniami. To znaczy nawet jeżeli nam się coś nie uda, to nie słyszymy tyrad na temat tego, jakimi to durniami jesteśmy, a wiem z waszych wypowiedzi, że niestety tacy instruktorzy się również zdarzają. Jeszcze taka jedna ważna rzecz związana ze sposobami na polubienie prowadzenia samochodu.
ta rzecz jest związana z rodziną i z naszym najbliższym otoczeniem. Wiadomo, że bardzo dużo informacji, bardzo dużo doświadczeń czerpiemy od naszych najbliższych. Moi drodzy, prowadzenie samochodu jest naprawdę bardzo prostą czynnością. Wszystkiego się można nauczyć, jeśli się chce nauczyć. I wcale to nie oznacza, że kiedy wasz starszy kolega, starszy brat, nie wiem, ojciec, matka i tak dalej, opowiada bajki na temat tego, jakie to prowadzenie samochodu jest trudne, ile wymaga uwagi, to wcale nie znaczy, że wy również z takimi trudnościami będziecie się musieli spotkać. To jest bzdura. Każdy człowiek jest wyjątkowy, każdy człowiek ma odpowiednie możliwości do tego, żeby poznawać wiedzę. Jeden ma mniejsze te możliwości, drugi większe. Oczywiście niektórzy się nie nadają do prowadzenia samochodu, ale bzdurą jest twierdzenie, że prowadzenie samochodu to jest jakaś super tajemna wiedza, nieosiągalna i tak dalej. W ten sposób, jeżeli ktoś będzie w was próbował taką bzdurę wmusić, tak, przekonać was do tego, że prowadzenie samochodu jest trudne, no to naprawdę nic dobrego wy nie osiągniecie z takiego kontaktu z takimi osobami, więc no, tutaj należy być ostrożnym, jeśli chodzi o to najbliższe otoczenie. Ważnym elementem, jeśli chodzi o polubienie, pokochanie prowadzenia samochodu, jest również odpowiednia ilość godzin, jakie spędzamy w samochodzie szkoleniowym podczas rzeczywistego zdobywania wiedzy. No i teraz tak, jeżeli my uznamy, że ta ilość tych godzin jest za mała, to warto sobie większą ilość godzin wykupić. Ja wiem, że to kosztuje, wiem, że to są pieniążki, ale naprawdę nie musi być zły instruktor, żeby okazało się, że te godzinki szkoleniowe, standardowe nie wystarczą i trzeba po prostu je wykupić. Warto się nad tym zastanowić, bo to naprawdę czasami bardzo pomaga w polubieniu, właśnie pokochaniu prowadzenia samochodu. Ostatnim, moim zdaniem, jednym z najważniejszych sposobów na pokochanie, polubienie prowadzenia samochodu jest danie sobie szansy na zdobycie większej ilości wiedzy na temat prowadzenia samochodu. No i posłuchajcie, jak możecie to zrobić? No, sposobów jest bardzo dużo. Jednym z nich, nie ukrywam, jest subskrybowanie i śledzenie mojego kanału, bo na tym kanale też właśnie mówię o tym, jak prowadzić samochód, jak dobrze prowadzić samochód. Taka wiedza każdemu może się przydać. Na pewno może się przydać wszystkim tym, którzy chcą nauczyć się lubić prowadzenie samochodu, chcą polubić to prowadzenie samochodu, chcą je pokochać i chcą zdać egzamin na prawo jazdy. Moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo wam dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję wam za wszystkie pozytywne komentarze, jak i te również negatywne, może nawet nie powiedziałbym, że negatywne, ale no nie zgadzające się z jakimiś tam moimi tezami, które są zawarte w filmach. Dla mnie zawsze ważne jest to, że oglądacie, oceniacie i dajecie mi informację zwrotną. Dzięki tej informacji zwrotnej ja wiem, co może być dla was niezrozumiałe, z czym możecie się nie zgadzać, no i jestem w stanie na te wasze zastrzeżenia jakoś odpowiedzieć. Bardzo to sobie cenię. Dziękuję również za wszystkie łapki w górę, dziękuję za wszystkie subskrypcje. Nie mogę się już doczekać kolejnego odcinka, kolejnego spotkania z wami. Na razie bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkim bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie. Pozdrawiam, Janek z Janek.